rolach głównych. Rosangelica. Scenariusz w pozostałych rolach. Reżyseria. Pozwól, że przedstawię ci mojego wuja, doktor Roberto de la Rosa. Bardzo mi miło, jestem młodszą siostrą Rosangelici. Mamy jeszcze jedną, najstarszą z nas, ale wyjechała za granicę. Mamy też ciotkę. Pozwól, ciociu, to wuj Oskara. Miło mi. Myślałem, że zastanę Rosangelicę. Nie wiem, co zatrzymało. Zazwyczaj jest już w domu o tej porze. Powinienem zadzwonić przed wyjściem. Na pewno zaraz przyjdzie. Usiądźcie, proszę. Rozgośćcie się. Zaraz przyniosę kawę. Dziękuję. Nareszcie cię znalazłem. Co tu robisz? Oszalałeś? Muszę z tobą porozmawiać. Koniecznie. Myślałam, że już wyszedłeś. Zadzwoń do mnie. Jeszcze dziś. Pozwól na chwilę. Poznasz wuja Oskara. Jest lekarzem. Zapomniałam, jak się pan nazywa. To mój ojciec, Marcos González. Miło mi. Przepraszam, jestem zajęty, ale proszę się czuć jak u siebie. Siadajcie wygodnie. Zajmij się panami, ciociu. Ja pójdę po kawę. Za chwilę wracam. Zawsze jest taka miła. Wyjęłam je, żeby je uporządkować i wyczyścić. Twoje tłumaczenie nie bardzo mnie przekonuje. Chyba niczego przede mną nie ukrywasz. Jak może pani tak myśleć? Słyszę cień fałszu w twoich słowach. A to by cię drogo kosztowało. Nikomu, kto mnie zdradza, nie uchodzi to bezkarnie. Zapamiętaj, a teraz chodź ze mną. O co chodzi? Martwisz się czymś? Chodzi o tego człowieka. Mianowicie? Nie wiem, po co do nas przyszedł. Zobaczył ją. Kogo? Ciotkę Olgę. Ten człowiek to wuj Oskara. To nie jest przypadkowa wizyta. Wiedział, że ją u nas zastanie i przyszedł specjalnie. Niby dlaczego? Co może łączyć Olgę z tymi ludźmi? To Gisela Hernandez.
20 lat spędziła w zamknięciu za zabicie człowieka. Kogo? Doktora Argenisa Gila de la Rosa, ojca narzeczonego Rosangeliki. Naprawdę? A jak myślisz, dlaczego nie zwagam się na ślub? Rosangelika sądzi, że staje na drodze do jej szczęścia, ale ten związek nie ma przeszłości. Naznaczyła go krew. Oskar całym sercem nienawidzi Giseli. Kiedy się dowiedział, że mają ją uwolnić, robił wszystko, żeby temu zapobiec. Chciał nawet, żeby odsiedziała te 5 lat, które pozostały jej z wyroku. Szukał jej, żeby ją prześladować, uczynić jej życie koszmarem. I nie domyślił się, że to ona. Nie jest w stanie jej rozpoznać. Widział ją tylko raz w gabinecie szpitala psychiatrycznego, gdzie ją zamknięto z powodu przejściowych zaburzeń psychicznych. Ale wówczas płakała, zasłaniając dłońmi twarz. Co będzie, jak się dowie? Bardziej niepokoi się jego matką. Zawzięła się na Gisela. Robiła wszystko, żeby dostała najwyższy wymiar kary. Przeklinała ją na całe życie. A jeśli ją zobaczy, na pewno ją rozpozna. Rozumiem. Rozumiem, dlaczego schowała się przed nią tamtego dnia. Nigdy by nie uwierzyła, że Gisela mieszka pod jednym dachem z narzeczoną jej syna. Skoro ten mężczyzna tu przyszedł, musiał się wszystkiego domyślić. Ciekawe, co zamierza. Powiedzieć o wszystkim bratankowi. Tego się obawiam. Nie chcę, żeby do tego doszło. Biedna dziewczyna. Była taka szczęśliwa. Szkoda, że sen dobiega końca. Mnie także jej żal. Przygotowuje się do ślubu, nie wiedząc nawet, co ją czeka. Chcieliśmy zamieszkać w jakimś małym, przytulnym mieszkanku, ale mama się uparła i musimy zamieszkać z nią. To ma też swoje dobre strony. Duże ogrody będą doskonałym miejscem do zabaw dla naszych dzieci. Wuju? Wuju? Tak? Owszem, całkowicie się zgadzam. O czym mówisz? O niczym. Lepiej już pójdę. Muszę jechać do kliniki i odebrać samochód. Nie czuję się dobrze. Odwiozę cię, nie fatyguj się. Wuju, wybacz mu. Coś się musiało stać. Przepraszam, przyjdę wieczorem. Powtórz Rosie, że przyjdę, dobrze? Nie martw się, powtórzę. Wuju! Poczekaj, co się stało? Dlaczego się tak dziwnie zachowałeś? Źle się czuję, jestem zmęczony. Chcę wracać do domu. W porządku, zawiozę cię. Nie przejmuj się, zostań z narzeczoną. Złapię taksówkę, nie mów głupstw. Odwiozę cię. Wszędzie ma być pięknie i czysto. Dom ma wyglądać podświętnie. Nie zapomnijcie o kwiatach. Powiedz Guido, że samochody mają błyszczeć. Oczywiście. Poczekaj. Otwórzcie okno. Chcę więcej światła. I białych guzików. Zamówcie je w kwiaciarni przyjaciół Rosangeliki. Nareszcie jesteś. Dlaczego to trwało tak długo? Postanowiłam dokupić małe rzeczy. Jeszcze? Brakowało mi kolczyków, bielizny, takich tam drobiazgów. Musisz mi pokazać. Wiesz, był tu przed chwilą Oskar. Nie mówił, że przyjdzie. Nie spodziewał się, że pójdziesz po zakupy. Przyszedł ze swoim wujem. A to co za święto? Podobno wuj po wyjściu z kliniki sam mu to zaproponował. Chyba chciał poznać resztę rodziny. Zrobiłam im kawę i zajęłam się nimi. Ciotka Olga również była, ale nie odezwała się ani słowem. Wiesz, jak to ona?
Tu sabes como ja siempre has. Mira. Zostawił jakąś wiadomość? Sí, que lo llames. Prosił, żebyś zadzwoniła. Sí. Mira, yo creo que powinnaś pogodzić się z ciotką. Jest zupełnie przybita. Ella coś mówiła? Te dijo algo. Bueno, sí, me hizo wypytywała mnie, powiedziała mi, że żałowałaś tego, co się stało. No, Marta. Prawdę mówiąc, nie żałuję. Rozumiem cię. I jestem po twojej stronie. Ale uważam, że powinnaś się z nią pogodzić. Nie możesz tego tak zostawić. Szkoda mi jej. Cały czas płakała. Takie rzeczy zdarzają się w każdej rodzinie, ale trzeba umieć się pogodzić. Też tak myślę. Uważaj, idzie tu. Zostawię was same. Poszła do kuchni. Idź do niej. Dogadajcie się. Chciałam przeprosić ciocię za to, co się stało, za to, co powiedziałam. Nie musisz mnie przepraszać. Nie znasz pobudek, które mną kierują, dlatego mnie obwiniasz. Dlaczego mi nie zdradzisz tych pobudek? Dlaczego nie chcesz mi wytłumaczyć? To bezcelowe. Proszę cię, ciociu. Nie mogę zrozumieć, dlaczego... Nie wracajmy do tego, proszę. W porządku. Nie chcę się kłócić, ale zrozum, że... Nie chcę, żebyś mnie znienawidziła. Wolałabym umrzeć, niż mieć cię przeciwko sobie. Być twoim wrogiem. Nie chcę cię znienawidzić. Naprawdę. Chciałabym, żebyś zastąpiła mi nieżyjącą matkę. Nie oczekuję aż tyle. Ona cię wychowała, była przy tobie. Widziała, jak się rodzisz, jak rośniesz. Dawała ci miłość, wsparcie. Ja zawsze byłam daleko. To prawda. Ale ciebie też potrzebuję. Jestem już dorosłą kobietą, ale nadal pragnę miłości bliskich. Twojej miłości również. Jestem dla was nikim. Obcą kobietą, jak sama powiedziałaś. Nie, zapomnij o tym. Wybacz mi. Byłam na ciebie zła. Zdenerwowałam się, że dołączyłaś do tych, którzy chcą mnie rozdzielić z Oskarem. Chciałam, żebyś była po naszej stronie, żebyś nam pomogła. Nie niszczyła naszego szczęścia. A wtedy będziemy cię kochać. Podobała ci się jej rodzina? To prości, ale bardzo dobrzy ludzie. Gdybyś wiedział, że chcesz wziąć ślub z siostrzenicą domniemanej morderczyni twojego ojca. Nie poznałeś jeszcze René, to ich jedyny brat. Mariana jest najstarsza, teraz wyjechała. Szkoda, że nie mogłeś jej zobaczyć.
Odebrałem szczęście Giseli. Teraz odbiorę je tobie. Miło cię znowu słyszeć. Mnie jeszcze milej, że zadzwoniła do mnie najpiękniejsza kobieta w Caracas. Przesadzasz, czyżby? Mogę ci to udowodnić, o ile mi pozwolisz. Zapraszam cię na kolację. Założę się, że kiedy wejdziemy do restauracji, wszyscy będą patrzeć na twoją doskonałą figurę. Przyjmuję zaproszenie. Chcę poznać ten wspaniały świat, o którym mi tyle opowiadałeś. Może wpadniesz po mnie wieczorem? Będę na pewno. A więc czekam. Udowodnię doktorowi Arcimendi, jak bardzo się myli. Może nie zadzwonię. Przecież ją prosiłem. Może zrobi to kiedy indziej? To ja. Powinniśmy porozmawiać. Gdzie się możemy spotkać? Gdzie sobie życzysz? Byle nie w miejscu publicznym. Czy to jest telefon do kliniki? Tak. Przyjechać po ciebie? Wiem, jak tam dojechać. Pamiętasz jeszcze? Wiesz, gdzie to jest? Tak. Dasz sobie radę? Oczywiście. Będę czekał. Mogę? Wejdź. Dlaczego masz taką minę? Może tobie nie wydaje się to dziwne, ale ja nie wierzę w te opowieści ciotki. Jestem pewny, że ona coś ukrywa. Dlaczego tak sądzisz? Zawsze jest taka tajemnicza. Widziałem, jak dzwoniła do kogoś z budki. Nie wiem do kogo, ani co mówiła, ale zachowywała się podejrzanie. Moim zdaniem, ona coś ukrywa. I to coś poważnego. Chyba masz rację. Namawiała Oskara, żeby mnie porzucił. Dziękuję. Wilma, co to ma znaczyć? Pana matka wstąpił dobry duch. Kazała pootwierać okna i poustawiać kwiaty. Wygląda na szczęśliwą. To dobrze. Trochę dziwna ta nagła zmiana. Kobiety to podstępne istoty. Którą pani woli? Żadną z nich. Chcę włożyć coś innego. Te sukienki są zbyt ponure, za ciemne. Chcę wyglądać inaczej. A co z włosami? Nie zbiorę ich w kok. Wyglądam w nim zbyt poważnie, a muszę wyglądać uwodzicielsko. Podobno mama jest w świetnym humorze. Owszem. Zbytnia radość zawsze kończy się płaczem. Najwyższa pora na zmiany. Przynieś mi klejnoty z sejfu. Według życzenia.
Co się stało? ¿Vas a salir? Wychodzisz? Sí, sí, voy a salir. Owszem. Mamá, lo siento, przykro mi, może kiedy indziej. Jestem umówiony z Rosangeliką. Nie martw się, nie chcę, żebyś ze mną szedł. Mam spotkanie. Umówiłam się z kimś. Oni nie zasługują na czekające ich piekło. Wszystko przeze mnie. Przez moje tchórzostwo. Proszę. Tyle czasu. Tyle wspomnień. Byłam tu przed 20 laty. Ale nigdy nie zapomnę tego gabinetu. Tu mnie całowałeś i tu mi się oświadczyłeś. Tragiczne, ale i słodkie wspomnienia. Okres naszej znajomości i miłości. Gdyby tamto się nie zdarzyło, gdyby czas zatrzymał się w miejscu, nadal bylibyśmy razem. Nie przyszłam rozmawiać o nas. Wiesz, o co mi chodzi. Moja siostrzenica zakochała się w synu człowieka, o którego zabójstwo zostałam oskarżona. Nie możemy do tego dopuścić. Wspólnie musimy znaleźć jakieś wyjście. Patrzą na ciebie spod oka. Nie zrezygnuję całkiem z wizyt w twoim domu. Przychodzenie do mnie także nie jest dla ciebie łatwe. Ale stosunki z twoim ojcem są bardzo napięte, a i ciotka mnie nie lubi. Pokłóciłam się z nią. Powiedziałam jej wiele niemiłych słów, których potem żałowałam. Ale nie mogłam się powstrzymać. Wiem, że ona mnie kocha, ale nie mogę zrozumieć, dlaczego cię o to prosiła? Nie martw się. To nieistotne. Wszyscy pragną naszego rozstania. Twoja mama, mój ojciec, moja ciotka. To jeszcze nie wszyscy. Ale są dla nas ważni. Powinni się cieszyć, że jesteśmy razem, że się kochamy. Zamiast starać się nas poróżnić, powinni nam pomagać. Nie potrzebujemy nikogo. Wystarczy nam nasza miłość. A do miłości potrzeba tylko nas dwoje. Czasem ogarnia mnie strach. Przed czym? Przed tymi wszystkimi problemami. Nie bój się. Nigdy cię nie zawiodę. Nigdy nie porzucę. Zawsze będę cię kochał. Zawsze. Tędy proszę. Napije się pan czegoś? Nie. Przyszedłem po panią Cecilię. Oto ją. Dzień dobry. Miałem rację. Niejedna księżniczka pozazdrościłaby ci urody i elegancji. Jak zwykle szarmancki. Jedynie szczery. Idziemy?
Pani Cecilia coś knuje. Gdzie jest Roberto? Dlaczego nie wraca? Może jest z tą kobietą? Jakie wyjście? Myślisz, że ona istnieje? Nie wiem. Od kiedy się dowiedziałam, że coś ich łączy, nie mogę znaleźć sobie miejsca. Cały czas myślę o tym, jak to się może skończyć. On niczego nie podejrzewa. Nawet nie przyjdzie mu do głowy, że jestem tą znienawidzoną przez niego kobietą, której szuka. Co się stanie, kiedy to odkryje? Nie wiem. Może z miłości do niej mógłby mi przebaczyć. Nie. Kocha ją, ale... Nie zmieni tego nawet to piękne, potężne uczucie, które ich łączy. Niestety. Oskar wzrastał w nienawiści. Jest nią przepełniony. Ma nienawiść we krwi. Cecilia wpajała mu tę nienawiść od dziecka. Składała hołd Argenisowi. Idealizowała go, kultywowała jego pamięć, w wyniku czego syn darzy go wprost uwielbieniem, jakby był jakimś świętym. Dla Oskara jego ojciec był najbardziej prawym i szlachetnym człowiekiem na świecie i nigdy nie wybaczy komuś, kto strzelił mu w plecy, kto spowodował jego śmierć. Zdajesz sobie sprawę, ile mnie to kosztowało. Kocham go jak własnego syna, którego nigdy nie miałem. I nie chcę myśleć, że mógłby mnie przekląć. Powodowany goryczą i żalem, gdyby się kiedyś dowiedział, że to ja zabiłem jego ojca. Nie martw się. Nigdy się tego nie dowie. Może powinienem wyjawić prawdę, żeby uwolnić cię od tego ciężaru. Może to jest jakieś wyjście. Wtedy znikłyby wszelkie przeszkody i młodzi mogliby się kochać nadal. Takie oświadczenie ściągnęłoby na ciebie nieszczęście. A tyle wycierpiałam, żeby cię przed nim uchronić. Żeby twoja siostra nigdy nie dowiedziała się prawdy. Moje poświęcenie poszłoby na marne. Te wszystkie lata, samotność, wszystkie moje wyrzeczenia, moje zmarnowane życie. Boję się, że uda im się nas rozdzielić. Nie zrobią tego. Obiecuję ci. Skąd ta pewność? Uprzedzimy ich. Posłuchaj, kochanie. Musimy tylko przyspieszyć nasz ślub. Wytrącimy im argumenty z rąk. Nie będą mogli nic nam już zrobić. Zgadzasz się? No powiedz. Czego się panie napiją? Spójrz, kto tam jest. Oskar ze swoją narzeczoną. Tata potrafiła omotać naszego lekarza pianistę. Spryciara, wygląda na zakochanego. Nie uważasz? Dla mnie whisky. Dwa razy. Mogliby być szczęśliwi. Pozwól mi się przyznać. Nadeszła moja kolej. Za to warto cierpieć. To się na nic nie przyda. Cecilia i tak powie, że motorem wszystkiego byłam ja. Właściwie to prawda. Poza tym
Poza tym musiałbyś się przyznać, dlaczego do niego strzeliłeś. Na oczach Oscara wizerunek ojca ległby w gruzę. To byłby dla niego cios, którego skutki trudno przewidzieć. A przy okazji wyszłyby na jaw także inne sprawy. Jakie? Nie chcę, żeby poznali prawdę. Nie możemy się narażać na niepotrzebne cierpienia i zgryzoty. To nie ma sensu. Po co? W takim razie, co możemy zrobić? Niestety widzę tylko jedno wyjście. Trzeba doprowadzić do ich rozstania, zanim będzie za późno. Jak? Oscar z niej nie zrezygnuje. Musisz z nim porozmawiać. Powiedzieć mu, kim jestem. Nie mogę tego zrobić. Musisz go przekonać, że Rosangelica nie jest niczemu winna. Że nie powinna płacić za to, co się zdarzyło 20 lat temu. Powiedz, że zniknę, że nie będzie musiał znosić mojej obecności. Ale niech nie przerzuca swojej nienawiści na tę dziewczynę, która tak bardzo go kocha, która kocha go ponad życie. To by było niesprawiedliwe i okrutne. Poproś, niech okaże wielkoduszność. Śmierć jego ojca została już pomszczona. Ciężko za nią odpokutowałam. Te darowane 5 lat, o które się upomina, oznacza dla mnie tylko dalsze cierpienie, bo chociaż już nie za kratkami, nadal jestem więźniem mojej niedoli. Namów go, żeby ją zostawił. Proś go tak, jakbyś prosił w imieniu własnej córki. Przyćmiewasz wszystko wokół. Wyglądasz prześlicznie. Dziękuję. Nie będę jednak krył zdziwienia. Dlaczego zdecydowałaś się na to spotkanie? Skąd ta nagła zmiana? I dlaczego ja? Chcę, żebyś mi pokazał, jak żyć. Żebyś pomógł mi nadrobić czas. Czas stracony po śmierci Archenica. Chcę i muszę zacząć na nowo żyć. Pomożesz mi? Kiedy już będziemy razem, nikt nie stanie między nami. Zgoda, pani Hill? Oczywiście, panie González. Poczekasz chwileczkę, muszę pójść do toalety. Proszę bardzo, ale tylko sekundę, nie dłużej. Idź, poczekam na ciebie. Kocham cię. Zaraz wracam. Czy rozmawiam z najpiękniejszą panną w mieście? Co za niespodzianka. Marzę o tym, żeby się z tobą spotkać. Mogę po ciebie wpaść? W barze są Rosangelica z Oscarem. Bardzo bym chciała się z tobą zobaczyć, ale ojciec nie lubi, kiedy wychodzę tak późno. Wpadnij lepiej jutro do kwiaciarni. Będzie mi smutno.
Umrę tu z nudów. Pomyśl o mnie, to przestaniesz się nudzić. Cześć. Och, Leo, bardzo mi się podobasz. Tylko niech się postara zrobić to w miarę bezboleśnie. Może wymyślić jakiś pretekst, znaleźć powód rozstania, który nie sprawi jej cierpienia i nie rzucić cienia na ten dom, gdzie zaznałam odrobinę ciepła. Nawet po tym długim cierpieniu nie zaznała się spokoju. Najważniejsze, żeby nie pozostawić spraw swojemu biegowi. To się może źle skończyć. Serce mi się kraje, kiedy ich widzę, pełnych nadziei, przygotowujących się do ślubu. Szczęśliwych, nie podejrzewających, że dzieli ich zbyt wiele. Czy nie lepiej, żeby się pobrali, nie wiedząc o niczym? Roberto, na Boga. Naprawdę myślisz, że to możliwe? To cud, że jeszcze tego nie odkrył, że nie wie o moim istnieniu. Nosisz inne imię. Mogłabyś ukryć, że byłaś w więzieniu, a potem w zakładzie. To przypadek. Mieliśmy szczęście. Pewnie nie zna panieńskiego nazwiska matki Rosy, ale kiedyś się dowie, że brzmi ono Hernandez i połączę te fakty. To popularne nazwisko w tym kraju. Może zacząć coś podejrzewać, zacznie sprawdzać. Poza tym zapominasz o Cecilii. Już raz musiałam się ukryć, kiedy do nas przyszła. Młodzi bardzo nalegają, żebym złożyła jej wizytę, obejrzała dom i zacieśniła stosunki. To logiczne. Nie da się uniknąć naszego spotkania. Wyobrażasz sobie, co zrobi z Rosangeliką twoja siostra, kiedy dostanie do ręki taką broń? Ona jej nie lubi. Zaakceptowała ją, gdyż nie miała wyjścia, ale nie darzy jej sympatią. Myśli, że nie dojdzie do tego małżeństwa. Błagam cię, nie rób uników. Pomóż mi. Lepiej będzie, jak się rozstaną teraz. A więc zostali skazani. Jeszcze jeden ciężar do udźwignięcia. Myślisz, że mnie to nie boli? Zwłaszcza, kiedy widzę, jacy są śliczni, radośni, szczęśliwi i zakochani. Są młodzi. Odbudują swoje życie, zapomną, zakochają się ponownie. Nie uda im się. Będą nieszczęśliwi, jak ty i ja. Robię, co by uniknąć większego nieszczęścia, większego cierpienia. Nie ma innego wyjścia. Martwiłem się o ciebie. Gdzie byłaś? Byłam... Zaskoczyła mnie wiadomość, że wyszłaś. Spotkałam się z wujem Oskara. Gdzie? W szpitalu. Za nie mówiłem, kiedy go tu wtedy zobaczyłem. Bardzo się denerwowałem. Czy coś się stało? Groził ci? Straszył, że cię wyda? Od Roberta nikt by się niczego nie dowiedział. Roberta? Tak się do niego zwracasz? Marco, muszę ci coś wyznać. Może wtedy łatwiej ci będzie zrozumieć. Kiedyś bardzo się kochaliśmy. Co tu robisz? Czekam na pana.
ty i ten człowiek? Tak. Pracowałam w szpitalu jako pielęgniarka. Zakochał się we mnie. Z wzajemnością. Pamiętasz, jak się gniewałeś, kiedy wychodziłam wieczorami? To z nim się spotykałam. Bardzo go kochałam. To nie była przygoda, tylko prawdziwa miłość. Zerwał z tobą, kiedy zabiłaś mu szwagra? Tak, zostawił mnie. Myślałem, że to z tym drugim coś cię łączyło, że to było morderstwo w afekcie. Ależ skąd? Obie z Weroniką zawsze byłyśmy przyzwoitymi kobietami. Dlaczego więc do niego strzeliłaś? Miałam swoje powody. To osobiste sprawy. Nie warto o tym mówić. To przeszłość. Mam to już za sobą. Teraz trzeba stawić czoło innym problemom. Rozumiem. Dlaczego milczał? Tak? Tak, rozumiem. To ze względu na uczucie, jakie żywił do siebie i jakie nadal żywi. Nigdy cię nie wyda. I zapewne nic nie powie narzeczonemu Rosangeliki. Nie chciał tego zrobić, ale sama go o to poprosiłam. Niech wyzna mu w końcu prawdę. Niech wyjawi, kim jestem. Nie mogą się nadal oszukiwać. Kochać beztrosko, planować naiwnie małżeństwa, które nigdy nie dojdzie do skutku. Próbowaliśmy im przeszkodzić, ale się nie udało. Nie ma innego sposobu. Im później, tym gorzej. W miarę upływu czasu ona będzie cierpieć bardziej, a ja nawet nie chcę myśleć o tym, co się stanie, jeśli się pobiorą. A więc, co zdecydowaliście? Jaka jest wasza decyzja? To, co mówię. Roberto porozmawia z Oskarem. Zrobi to jutro. Chciałam cię o coś zapytać. Widziałaś tę nową zdobycz Oskara? Na pewno obiecuję jej małżeństwo, jak wszystkim. On się chyba nigdy nie zmieni. Nie wiem dlaczego, ale żal mi tego biedactwa. To niewiniątko ma buzię jak aniołek, a między nami... Sądzisz, że mógłby się z nią ożenić? Jak sądzisz? Żartujesz? Wygląda na zakochanego. Przecież dopiero co był ze mną. Był cudowny. I na pewno nie myślał o niej. Podaj mi drinka. Rozmawiałem z Marielbą. Chciałem, żeby tu przyszła. Spodobała ci się, prawda? Skoro ty wpadłeś w sidła Rosangeliki, dlaczego Marielba nie miałaby poradzić sobie ze mną? Twój drink. Cześć, Oskarze. Cześć. To, że masz narzeczoną, nie przeszkadza ci chyba ze mną się przywitać. Nie mów takich rzeczy. Co u ciebie? W porządku, a u ciebie? Spójrz, kto idzie. Rosangelico. Rosie. Come on,
Oto klucze do pani samochodu. To nie jest mój samochód, ależ proszę mi zamówić taksówkę. Będzie pani musiała chwilę poczekać. Dobrze, proszę dzwonić. Niech pan nie dzwoni. Ja odwiozę panią. Dziękuję. Do widzenia. Nie chcecie znać. Co ci jest? Uspokój się, kochanie. Nie wiem, o co ci chodzi. Możemy porozmawiać? Nie, nie możemy. Jadę do domu. Jeśli tak, to muszę cię zawieźć, bo ten dżentelmen nie wezie taksówki, bo to trudno taksówkę. Zawiozę cię. Nie chcę. Chcę taksówkę. Musisz pojechać moim samochodem, ale moim samochodem też nie pojedziesz. A wiesz czego? Widzisz te klucze? Widzisz? Oszalałeś? Nie, nie oszalałem. I jak teraz pojedziemy? Posłuchaj, Rosangelico, nie ruszymy się stąd, póki nie wyjaśnisz mi, o co ci chodzi. No mów. Mów, czekam. Opracowanie wersji polskiej, Studio Kompany Warszawa. Tekst Bogumiła Wyżykowska. Czytał Zbigniew Moskal.